Holy shit! Siemano, siemano, siemano. Sobie z rączki ponagrywam teraz troszkę. A takiego materiału też dawno już nie było. Kiedyś nagrywałem swój wielki, zajebisty regał gier. Ale że tak powiem, ten regał gier troszkę się skurczył, ponieważ był on tutaj praktycznie pod sufit. Na jedną rajkę wywaliłem i została tylko tutaj jedna, że tak powiem, połóweczka. Postanowiłem się odgracić, postanowiłem troszkę coś tutaj zmienić, wyprzedać po części też jakby kolekcję. Nie czuję już tego vibe'u zbieractwa. Nie potrzebuję jakby na pokaz już, nie wiem, cokolwiek tu pokazywać, ale nagram to, co w ogóle zostało. Także mamy lampeczkę. Bardzo fajna lampeczka swoją drogą. Ona oczywiście świeci. Świnia, do której parę lat próbuję coś wrzucać, ale skutek jest mizerny niestety. Dwie konsole PS2 w chwili obecnej wyeksponowane. Oczywiście facik, którego zakupiłem po tak zwanej renowacji. On jest w miarę dobrym stanie, jeżeli chodzi o wygląd. W środku też jest w dobrym stanie, przynajmniej powinien być w dobrym stanie. Mamy tutaj również Slima 9000 bodajże to jest. To są ten z zbudowanym zasilaczem. W tej konsoli był wymieniany laser chyba w zeszłym roku. Albo w tym roku, albo w zeszłym roku. Bo niestety ten laser padł. Została też oklejona taką okleiną znajomego. Robiłem, pozdrawiam Smalec. Szkoda, że już nie jesteś z nami na YouTubie. Chłop żyje, ale nie nagrywa na YouTubie. Bardzo fajna figurka Aloy z Horizon. Na wydruku 3D. Z żywicy bodajże. Żywiczna. Ręcznie malowana. Przez znajomego również, który tą figurkę do mnie wysłał. Kawał figurki jest dosyć ciężka, stabilna. Fajne detale, fajnie się prezentuje. Znalazła właśnie swoje miejsce tutaj, po ściągnięciu jednego regału. Tutaj jest miejsce idealne dla tej figurki. No wiadomo, lampeczka akurat od Bigosa chyba. No, jakiś prezent urodzinowy kiedyś dostałem. Oczywiście z Bigosem się już nie kolegujemy, wypierdalę gnoju. Moi drodzy, i rajki pudełkowe. Tu jest rajka PS2 z Nintendo Switchem. Generalnie na Switcha tych gier jest malutko. Nie mam ich za wiele. Z PS2 tych gier trochę zostało, tych takich moich najlepszych gier, najważniejszych, które sentymentalnie polecam i które lubię. F1 oczywiście dostałem też od Superklikasza, bardzo dziękuję. Tutaj mamy trochę gier na PS5, trochę filmów na Blu-ray, bo to też sobie zbieram. Tu mamy PS4, które zostało skurczone, było tych pudełek z 70, właściwie już tych pudełek bym miał gdzieś koło 80, ale robię drugą wyprzedaż i tych pudełek będzie tutaj znacznie mniej. Tutaj znowu mamy pudełka xboxowe, steelbooki, pada, na dole mamy 360, trochę burdelu, PS3, no i tutaj, moi drodzy, trochę gier na sprzedaż. To są akurat gry zarezerwowane. Jakieś tam Fify, Left Alive, jakiś NTSC Formuła 1 na sprzedaż, Command Conquer na sprzedaż. Na PS3 Resistance, Splinter Cell, Assassin's Creed, Bad Company, Batman 2K. Coś na 360, Prey, Dead Rising 2, Dead Rising 1, trochę na Xboxa, też tutaj do sprzedania, Halo Warsy, Sorcy, Halo 5, Guardian, Dead Rising 4, PS4, także te gierki idą,
idą pod młotek, idą do Żyda, jak ja to nazywam. Troszeczkę się tutaj z tych pudełek musimy ocząsnąć. To jest piątka, Switch, tam gdzieś jest Xbox Series. Także mniej więcej tak to wygląda. Tak to wygląda u mnie. Odgracamy się, zmniejszamy tą kolekcję, no bo trzeba. Trzeba, moi drodzy. Zrobimy sobie łyka kawy. Kurde, jak Rosja. Kurde, zagram sobie w giereczkę. Nie. Znacie tego pana, nie? Dobra. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę pewną akcję. Myślę, że mieliście na pewno coś takiego. Red Dead Redemption 2. Bardzo fajny tytuł. Polecam swoją drogą. Ale tutaj jest taki... jest taki mankament, że... dysk 2 prawdopodobnie jest sprawny, ale dysk 1 nie jest sprawny. Tu jest, moi drodzy, jakaś wada. Wada fabryczna prawdopodobnie, jeżeli chodzi o tą płytę. Jeszcze troszeczkę obetrę na swoim... O, na bebzolu. Ojej, yeah, dobra. Ktoś się rozmarzy nad ulanym ulańcem. Słuchajcie, moi drodzy, szukam tego miejsca. Ale nie wiem, czy to zoom złapie. Złapiemy to na zoomie. Uwaga. Tu. W tym miejscu, nie wiem, czy wy to widzicie, laminat płyty, jeżeli to jest laminat płyty, nie wiem, czy to się tak fachowo nazywa, no, odchodzi. Jest taki... taki dziwny jest, nie? Gra się instaluje gdzieś tam chyba 13-20% i jest, po instalacji. Dysk 1 po prostu nie istnieje, dysk 1 nie działa. Przetestowane na dwóch konsolach, na dwóch seriesach X-ach, na każdym to samo. Pewnie mieliście taki przypadek, że się tytuł nie chciał instalować, bądź był jakiś problem właśnie na płycie z laminatem. No ja tutaj taką właśnie gierkę pożyczyłem, dostałem do sprawdzenia. Nie wiem, co z nim zrobić. Pewnie oddam właścicielowi, chociaż mógłbym przyjąć pudełko. Płytę bym może jakoś dosztukował. No nie wiem, w każdym razie taki jakiś dziwny tutaj jest problem z tą gierką. Nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Jo, i pozdrawiam was też również Aloy z łukiem.